Cześć moi drodzy, jak widzicie stoję na, albo nie widzicie, stoję między torami na peronie. A dlaczego na peronie? Bo jestem obecnie na opuszczonej i nieczynnej stacji PKP. Jaka to stacja, oczywiście za chwilkę wam opowiem. Za moimi plecami znajduje się ogromny, trzypiętrowy budynek właśnie stacji kolejowej, w której również znajdowały się mieszkania. Jeszcze niedawno, bo kilka lat temu, mieszkały tutaj może z dwie rodziny, a w 2000 roku odjechał stąd ostatni pociąg. Także co, mam nadzieję, że będzie ciekawie, będzie wam co pokazać, a ja już teraz zapraszam was do środka tego obiektu. Ogólnie na terenie tego torowiska znajdowała się również drezyna, która służyła do przewozu drewna tutaj okolicznym mieszkańcom. Ale nie wiem, czy gdziekolwiek ta drezyna jeszcze się ostała. Spróbuję ją poszukać i ewentualnie, jeżeli uda mi się ją znaleźć, to wam pokażę. Z tej strony znajduje się jakieś pomieszczenie gospodarcze. Może sobie zobaczmy, bo jest tutaj naprawdę bardzo fajna ciekawostka. A mianowicie ostały się tutaj jeszcze oryginalne drzwi, można powiedzieć. Oryginalne drewniane drzwi i wygląda to naprawdę ciekawie. Sami zobaczcie. Tak jak już wspomniałem, mamy tu jeden z obiektów należących tutaj właśnie do infrastruktury PKP. Spójrzcie. Oryginalne zasuwy, oryginalne drzwi, ale z tego co mi się kojarzy, to chyba znajdował się tutaj tylko po prostu wychodek. O, bardzo ciekawy widok. No i tak jak mówiłem, znajdował się tutaj wychodek, także nie ma sensu tutaj dłużej pokazywać. Zobaczmy sobie jeszcze może z tej strony, bo tutaj również, jak możecie zobaczyć, zostały oryginalne drzwi, które przetrwały do tej pory. Naprawdę fajnie to wygląda, zwłaszcza tutaj z tymi zwisającymi chwastami. Myślę, że pora udać się do tego głównego obiektu, który nas interesuje w tym odcinku, a powiem wam, że naprawdę jest tam co oglądać. Żeby nie było tak łatwo, nie pokażę wam nazwy tej stacji. Musicie sobie sami ją poszukać. Spójrzcie. Ale piękne, ogromne drzwi wejściowe tutaj na ten dworzec, można powiedzieć. Za tymi drzwiami ogólnie kryją się poczekalnie. Tutaj na dole były poczekalnie, pomieszczenia techniczne. Spójrzcie, wszystko jest tutaj zakratowane. Zobaczymy, co ciekawego się tu kryje. I spójrzcie, już teraz możecie zobaczyć na samym wejściu, jaki tu jest bałagan, syf. To jest praktycznie wszystko, co pozostało tutaj po mieszkańcach. Na samej podłodze możecie zobaczyć jeszcze oryginalną posadzkę. Zapewne kojarzycie takie kafle na stacjach kolejowych. I taka ciekawostka, okienko, w którym wydawano bilety, płacono za bilety. Okienko przetrwało do dzisiaj. Z drugiej strony zobaczymy również okiennicę, oryginalną okiennicę, która przetrwała do tych czasów, ale pomalutku. Najpierw sobie zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy zobaczyć. Spójrzcie, mamy tutaj jakiś ogromny telewizor. Przypomnę wam, że znajdujemy się w tym momencie w poczekalni. Masakra, pełna słoików. Zobaczcie, to wszystko zostało praktycznie po mieszkańcach, którzy zostali wysiedleni stąd. Spójrzcie, mamy tutaj również stary, taki typowo perelowski odkurzacz i dalszą część poczekalni. Spójrzcie, jest tutaj troszkę fantów. Zobaczcie na ten wózek. Wózek jest naprawdę starej daty. Mamy również tutaj piec kaflowy, który ogrzewał to miejsce. No i oczywiście pełno pajęczyn. O kurde, zobaczcie, odkurzacz starego typu, taki pionowy, stojący, również fajna ciekawostka. I dokumentacja, książki dawnych mieszkańców. Spójrzcie na ten piękny obraz, naprawdę dosyć spory obraz.
Myślę, że możemy przejść na drugą stronę, tam, gdzie wydawano bileciki. Przechodzimy teraz do kolejnej części, części technicznej, można powiedzieć zaplecze peronu, infrastruktura. W tym miejscu właśnie znajdowali się pracownicy, a u góry oczywiście były mieszkania, do których również się udamy. Zobaczcie, tutaj mamy pozostałości drutu, który był pociągnięty właśnie do nastawni, do semaforów raczej, bo nastawni tutaj chyba nie było, ale dobra. Wchodzimy do środka. No i oczywiście już mamy tutaj bajzel na samym początku. Mamy kolejne pomieszczenia i zobaczcie, mamy tutaj taką ciekawostkę, jeden ze znaków, który można powiedzieć się tutaj ostał, że tak powiem. Pomieszczenie techniczne, magazynek i kolejna ciekawostka, którą tam możecie zobaczyć. Są to jakiegoś typu wieszaki. Kolejarze będą wiedzieli, o jaki wieszak chodzi. Na tych wieszakach wisiały właśnie elementy semaforów. Tutaj mamy już kolejne pomieszczenie, również techniczne, w którym znajdowało się mnóstwo rzeczy związanych właśnie tutaj z infrastrukturą PKP. A oczywiście ostatecznie miejsce te służyło jako składzik, garaż mieszkańcom, którzy tutaj jeszcze zamieszkiwali. No i naprawdę mamy tutaj ogromną ilość rzeczy, śmieci. Ogromne składowisko. Spójrzcie. Bardzo ciekawe rzeczy. O, myślałem, że ktoś chodzi, a to po prostu ptaszek się zagubił. Spójrzcie, tam sobie siedzi. Także troszkę mnie zaniepokoił. Ale spoko, dobra. Zobaczcie, mamy tutaj, jak już wspomniałem, pełno śmieci po dawnych mieszkańcach, jakaś stara lodówka. I tu oryginalna skrzynia, która przetrwała do dzisiejszych czasów. Oryginalna skrzynia używana przez PKP. Dobra, nie będę się rozdrabniał tutaj nad tymi wszystkimi gratami. Przejdziemy sobie może dalej. Tak, i tutaj mamy tą wewnętrzną część pomieszczenia, w którym siedziała pani sprzedająca bilety oraz pracownicy właśnie PKP. Tu z kolei znajdował się mechanizm, jakieś koło, które po prostu naciągało te liny. Było po prostu używane przez pracowników do nastawiania semaforów. O, spójrzcie, kukułeczka. Kukułeczka kuka, miałem podobną, kiedy mieszkałem z rodzicami. No i oczywiście bardzo smutny widok. Roślinki, które po prostu tutaj zaschły. Nikt tego nie pilnował, nie miało to w ogóle prawa przetrwać. Na dół sobie jeszcze zejdziemy, ale spójrzmy jeszcze, co kryje się na tym poziomie. Oczywiście jakieś stare szafy. Pełno szaf, można powiedzieć. Witryny, krzesła. Spójrzcie, jaka fajna ciekawostka. Mydlany proszek do prania M45. Tutaj zachowała się oryginalna, można powiedzieć, szafka. Ale do czego ona mogła służyć? Nie mam pojęcia. Wygląda to na jakąś łącznicę, interkom czy coś takiego. Albo szafkę bezpieczników. Na pewno jest to szafka marki Siemens. Kolejne szafy. Piec kaflowy. No i ciekawy fotel z czasów PRL-u. Tutaj oczywiście możecie zobaczyć na ścianie zawieszona skrzynka, która zapewne była jakimś rodzajem interkomem. Również tutaj mamy taką skrzynkę. Z tego, co jeszcze zapamiętałem, Grzegorz mi właśnie mówił, że był to jakiegoś typu interkom. Tak, i tu mam drugą część. Tak,
Tak, okienko jeszcze działa. Tutaj pani wydawała bilety. No i oczywiście zasuwana okiennica, która przetrwała do dzisiejszych czasów. Tak jak już wspomniałem, ostatni pociąg prawdopodobnie odjechał z tej stacji w 2000 roku. A oczywiście przewijały się tutaj pociągi już w czasie II wojny światowej. Także obiekt jest naprawdę stary. No ale sami widzicie, nic się z tym miejscem nie dzieje. O, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze ciekawą rzecz. Tu prawdopodobnie również było mieszkanie. Zobaczcie, jest łazienka. Bardzo zniszczona. Takie różowe, brzydkie kafle. Ale naprawdę okropnie to wygląda. Nic przyjemnego oglądać takie rzeczy. Ale automacik Whirlpool po ostatnich mieszkańcach jeszcze został. Spójrzcie na to pomieszczenie. Mamy fajną ławeczkę. I tu chyba była część kuchenna, tak mi się wydaje. Na pewno była tutaj część kuchenna. Tam mamy jeszcze filtr do wody. Filtr odwróconej osmozy. Jezusek czuwa nad tym miejscem. No i ostatnie pomieszczenie, w którym stoi po prostu sofa. Mamy również jakiś święty obraz. I został nam tutaj bardzo fajny, klasyczny z tamtych czasów żyrandol. Kurde, ale zobaczcie, ile tej pajęczyny tutaj. Naprawdę masakra. Ło, co to jest? O kurcze, pamiątka ślubu. Ja pierdziele. Zobaczcie. 1981 rok. O kurde, to jest dopiero znalezisko. Dlaczego tego nikt nie wziął? Dlaczego to tutaj zostało? Ja pierdziele. Nie no, to jest naprawdę kosmos. Ja nigdy się z tym nie pogodzę. Jak można zostawić rodzinne pamiątki na zniszczenie po prostu? Ja pierdziele. Cały album ze zdjęciami normalnie. Kurde. Aż się żal robi, naprawdę przykro. No ale niestety, w myśl zasad i reguł urbexu nie zabieramy niczego z miejsca, które eksplorujemy. Zostawiamy tylko ślady stóp i zabieramy zdjęcia, które sami zrobimy. Okej. Myślę, że warto udać się do góry tą oto klatką schodową, a następnie zajdziemy sobie do piwnicy. Jeżeli jesteście ciekawi, to powiem wam tylko tyle, że linia kolejowa, która się tutaj znajduje, była to linia relacji Myślice-Szlachta i nic więcej wam nie powiem. Na pewno pociąg przejeżdżał mostem, który już nie istnieje. Został zburzony, zniszczony, a elementy tego mostu zostały użyte do budowy między innymi mostu w Toruniu. Okej, mamy tutaj, jak widzicie, łazienkę w kolorze zielonym i białe kafle, ale tutaj musi być zimno. Zobaczcie, na lustrze jeszcze jest szron. Kurczę, ależ to jest klimat, naprawdę. Wow. Zobaczcie, te wszystkie ramy obrazów, one normalnie błyszczą się od mrozu. I spójrzcie, kolejna świetna lampa. A tutaj co mamy? Oczywiście bardzo fajny żółty pokój. I spójrzcie na ten ogromny obraz. Kurde, naprawdę jest przeogromny. Ja pierdziele. Masakra. Ale powiem wam, że teraz w tym miejscu czuć chłód. Z ust wydobywa się para. Kurde, zobaczcie, jeszcze drzwiczki żeliwne w piecu. Aż dziwne, że tych drzwiczek jeszcze nikt nie zakosił, co często się zdarza w takich miejscach. No, jeszcze jedno pomieszczenie. I spójrzcie na tą lampę, również bardzo ciekawa. A tutaj
znajdują się dwa obrazy na tej ścianie. Pamiątka pierwszej komunii. Jedna i druga. No i oczywiście świetny piec kaflowy z żwiczkami. Niesamowite miejsce, jak na opuszczony dworzec. Co tu mamy za ciekawostkę? Telekomunikacja Polska. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale z zewnątrz normalnie widać. Abonencki terminal GSM. Z zewnątrz normalnie widać, że jeszcze zostały anteny satelitarne. Dlaczego nikt tego nie wziął? Dobra, myślę, że możemy przejść dalej. Ocie, zobaczcie. To jest dopiero klimat. Kurde, takiego pieca kaflowego to ja jeszcze nie widziałem. Naprawdę coś ciekawego. Piec kaflowy połączony z Westfalką. Piec z rusztami, piec kuchenny. Zobaczcie, mamy jeszcze ruszta. Kurde, no nieziemska sprawa. Z tej strony mamy jakiś bardzo ciekawy składzik. O, spójrzcie, mamy kalendarz. 15 stycznia 2011. Lodóweczka. Wow, spójrzcie. Dziecięca pozytywka. Zobaczymy, czy się działa. O kurde, jakie to słodkie. Ona jeszcze działa normalnie. Super sprawa. Ale piec. Piec naprawdę jest kozacki, zobaczcie. Oryginalne ruszta zdobienia. Naprawdę. Super ciekawostka. A z tej strony co mamy? Również piec kaflowy. I bardzo ciekawy żyrandol. Myślałem, że tu jakiś obraz wisi. Ale to niestety tylko szyba. Spójrzcie. Naprawdę. Mega miejsce. Czuć tutaj ducha przeszłości. Nie żebym cokolwiek mówił, że to miejsce jest nawiedzone, bo oczywiście tak nie twierdzę. Po prostu mówię tylko, że czuć ducha tamtych lat. Ale naprawdę przepiękna klatka schodowa. Oryginalne drewniane bariery. No naprawdę coś pięknego. I zobaczcie, ile tej pajęczyny tutaj jest. Dobra, myślę, że możemy udać się do góry. I zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Wow! Spójrzcie na to. Słoń na szczęście. I tutaj mamy strych. O kurde. Zobaczcie, jakie stare łóżko. Ja pierdzielę. Taka jakby leżanka. Tylko, że już wypruta, można powiedzieć. Mamy tutaj jakiś stary taboret. Stare zabawki dziecięce. I oczywiście porozwieszane ciuszki, ale powiem wam, że belki tutaj w tym budynku są jeszcze naprawdę zdrowe i podejrzewam, że budynek wytrzymałby jeszcze wiele lat. Dlaczego mieszkańcy zostali wysiedleni? Nie mam pojęcia. Być może są jakieś plany. Powiem wam, że bardzo ciekawa sprawa. Ostatnio jak byłem, drzwi te były otwarte, a teraz są zamknięte. Normalnie są zamknięte na klucz. I nie mam pojęcia dlaczego. Czyżby ktoś tutaj doglądał tego miejsca? Okej, moi drodzy, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu powoli pożegnać się z tym miejscem. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to się stało. Dobra, kochani. Z racji tego, że drzwi u góry były zamknięte, postaram się pokazać jeszcze piwnicę,
które się tutaj znajdują, a są naprawdę przeogromne. Mam nadzieję, że Was również tym zainteresuje. Wow, naprawdę są ogromne, zobaczcie sami. Może najpierw zaczniemy z tej strony. Zobaczcie, jak to super wygląda. Pokażę Wam może to miejsce, które widzieliście z góry, a więc tutaj na tych wspornikach, na tych szynach kolejowych znajdowały się prawdopodobnie jakieś koła, na które były naciągnięte właśnie te druty i były wyprowadzone w tym miejscu, a następnie prowadziły do semaforów. Ale zobaczcie, jaki tutaj mamy śmietnik. Mamy tutaj pełno rzeczy, jakiś cpanek i oczywiście pełno słoików. Dobra, może przejdźmy dalej. Zapewne były to piwnice osób, które tutaj mieszkały. Wow, zobaczcie. Zobaczcie, ile słoików. Ogólnie wszystkiego. Ale również piwnice są klimatyczne. Tu taka ciekawostka. Prawdopodobnie to mogła być torba należąca do któregoś z pracowników PKP. Oczywiście myślę, że również w tym miejscu mieszkali niektórzy pracownicy PKP. Czy są jakieś plany odnośnie tego budynku? Naprawdę nie wiem. O, spójrzcie, starej daty. Taki fajny, nie odkurzacz, ale taka miotełka ze szczotką obrotową. No i dalej przechodzimy do kolejnej części. Możemy przejść dalej. I tu mamy kolejną piwnicę. Również ten cały strop jest taki półkolisty. Ale jest naprawdę mega klimat. Zobaczcie. Wszędzie słoiki. Jakieś zaprawy, weka. I tu jakieś chyba jeszcze pomieszczenie gospodarcze. A z tej strony również oryginalne drzwi, zobaczcie. I chyba miejsce do czyszczenia kominów, tak mi się wydaje. No dobra, tutaj już w zasadzie nic więcej nie mamy. Także co? Myślę, że możemy udawać się do góry z powrotem na powierzchnię. Okej, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pokazałem Wam bardzo dużo ciekawostek. Nie udało się wejść oczywiście do wszystkich pomieszczeń, które chciałem Wam pokazać, ale i tak było co zwiedzać. I za chwilkę mamy nowy rok, za chwilkę mamy Sylwester, szampańską zabawę. A więc bardzo Wam życzę udanej szampańskiej zabawy. Życzę Wam, aby kolejny przyszły rok był obfity w eksplorację, był obfity w pieniądze, szczęście i zdrowie. Aby był ogólnie o wiele lepszy od tego, który teraz zakończymy. Także trzymajcie się, do zobaczenia w nowym roku. Cześć!